Hej wam wszystkim, z tej strony Kacji i mamy kolejny przepis azjatycki. Zresztą będzie wrażenie, że tylko tak się żywimy i to będzie prawda w sumie. Ale tak, mamy dzisiaj przepis z dniem trzech składników do kupy praktycznie, czyli kurczak z ananasem w sosie słodko-ostrym. Ogólnie jest to też kurczak z chili, ale nie udało mi się dodać świeżych papryczek, więc mamy ostry sos z papryczek chili po prostu. Ale możecie właśnie dodać do niego takie świeże też papryczki, bo w założeniu mamy tutaj słodkiego ananasa i ostre papryczki, ja będę miała po prostu ostry sos. I ważne jest też tak, składniki. Właśnie opowiem o składnikach ten. Więc oczywiście pierś z kurczaka, tam jedna, dwie, ile potrzebujecie. Ja mam pół ananasa, zobaczę w sumie ile użyję. Ważne, żeby to był świeży ananas, jeśli jest to możliwe, a nie taki z puszki. Lepiej właśnie, żeby był świeży. Co oprócz tego? Szczypiorek. To jest bardzo ważne, żeby do tego dania dać na koniec szczypiorek. Ja mam taki śmieszny mały szczypiorek, może być po prostu zwykły szczypior. Może być też szczypior z dymką i wtedy możemy dodać też tą dymkę. Zwykłej cebuli raczej nie będę dawała. Mam limonkę, będę z niej potrzebować sok. Dwa ząbki czosnku. Mam imbir świeży. A z przypraw oczywiście sos sojowy. Miód też będzie, ponieważ będzie to jednak marynata lekko słodka. Oprócz tego pieprz, słodka papryka, ostra papryka, kardamon, sól trochę do kurczaka, ale wszystko będzie w sosie sojowym, więc nie za dużo. Sos sriracha, jest to właśnie ostry sos z papryczek chili. Mam też odrobinę przyprawy do kurczaka, tak standardowo. I to będzie tyle, chyba o niczym nie zapomniałam. Do tego dania gotuję sobie ryż, ale to po prostu no, ugotujcie ryż według instrukcji na opakowaniu, albo tak jak lubicie. Dowolny ryż, może być też oczywiście makaron, ale wydaje mi się, że ryż pasuje do tego trochę lepiej. Ja będę robiła to danie z bardzo dużą ilością sosu, tak od razu powiem, bo ostatni drake po prostu je dużo ryżu do tego, dużo tego dania i potem mu jest sucho, więc poprosiłam, żebym spróbowała zrobić z bardzo dużą ilością sosu i będę prawdopodobnie jeszcze potrzebować mąki ziemniaczanej i mąki zwykłej, tak jak ostatnio, żeby zagęścić po prostu ten sos, żeby był taki bardziej kleisty, a nie taka woda tylko. Ale dobra, to tak pobocznie. Zaczynam sobie od pokrojenia kurczaka i zostawię go sobie w marynacie, chociaż myślę, że w sumie może jednak zacznę od ananasa, bo kurczak tam tą marynatę chwyci. Oczywiście wszystko teoretycznie powinno leżeć po pół godziny w tej marynacie, ale wiemy jak to jest naprawdę. Więc zacznę w sumie może od ananasa, żeby on trochę naciągnął tą marynatą, bo kurczaka, nie okłamujmy się, ja zawsze smażę od razu po przyprawieniu. Więc jakby no, marynuję go tylko do rzeczy typu jakieś, nie wiem, pieczone duże kawałki i tak dalej, więc no. Zacznę od pokrojenia sobie ananasa, ja sobie wezmę może jeszcze śmietnik, tu mam miskę na ananasa. I ja sobie to będę po prostu wrzucać od razu do śmietnika, dobra, śmietnika nie widzicie. Będzie mi tak wygodniej pewnie. Tu masz ananas na ananasa. Ogólnie ja po prostu kupiłam połówkę ananasa, w większości supermarketów, jeśli poprosi się obsługę, to wam go przetną. Dużo też ma już od razu porozcinane mi resztki. Dobra. Kuchnia nie zalana, bo dopiero co umyłam kuchnię to przed chwilą. Więc tak, bardzo często bez problemu możecie kupić już przecięte albo właśnie poprosić obsługę po prostu o rozcięcie ananasa, żeby kupić na przykład połówkę. Widziałam nawet jedną czwartą jego ananasa. Dobra, muszę się pozbyć skórki. Odcinam sobie najpierw w dół. Jak już będę go smażyć, to pozwoliłam sobie już wziąć tą samą deskę co do mięsa, bo tak będzie ten ananas smażony. Więc zazwyczaj biorę osobne do warzyw, ale już teraz nie chcę mi się w to bawić. Dobra, już ananas tutaj ma dosyć gruby ten twardy środek, ale najpierw go ubiorę, a potem będę się tym martwić. I jadę sobie tak ostrożnie nożem. Ważne, żeby właśnie najpierw odciąć sobie ten dół, żeby on tak dosyć stabilnie stał. I sobie tak najpierw pobieżdżam tą skórkę. Dobra. Może znać lepszy sposób, ja robię taki w sumie jakoś nie jest to strasznie wymagające, nigdy nie narzekam. Skoro ja daję radę przyłożyć tyle siły, żeby go obrać, to każdy da radę. I teraz staram się po prostu powycinać jeszcze te takie, już pokażę, takie o, kropki. Wezmę już chyba do tego trochę mniejszy nóż i po prostu je tak sobie powycinam na razie, to co widzę już teraz.
fajnie się postarać, żeby nie było potem pestek w daniu, ale jak się trafi, to nikt nie umrze. Te pestki są tak małe, że można je nawet zjeść, nic się nie stanie. A więc jeśli nie wytniecie jakieś pesteczki, to naprawdę też nikt nie umrze, ani nic się nie stanie. Ja często robię smoothie na przykład z ananasa, to wielokrotnie zdarzało się, że wbijam po prostu z tymi pestkami, bo nie wiem, gdzieś pominęłam, jak wycinałam. Ale wiadomo, warto się postarać, żeby wyciąć wszystko. Po prostu czasem gdzieś te pestki się tak trochę głębiej chowają, można je spróbować wypływać po prostu nożem. To też uczynię. Chyba jest zbędnie ok. Nie chcę też wyciąć połowy ananasa. To byłoby słabe. Nie marnujemy jedzonka. Dobra. I teraz ananas ma bardzo twardy ten tutaj środek. On jest taki zdrzewiały i jego zdecydowanie nie chcemy w naszym daniu, więc jego sobie przechnę teraz na cztery. Nawet nóż przez niego dosyć ciężko przechodzi. I po prostu sobie ten środek wyciacham. Tak na oko dosłownie sprawdzam. Tu jest jeszcze troszkę twardawy, bo krzywo chyba wycięłam. To trochę dotnę. Tak po prostu naciskam palcem czy paznokciem, czy już jest raczej miękki, czy gdzieś tam jeszcze zostało coś twardego, bo tak nie widać tego tak dokładnie, gdzie przechodzi to zdrzewienie. Ono po prostu najbardziej jest wyczuwalne, tak tutaj trochę widać takie dziwne kreski, jak to nazwa. Profesjonalna kacja jest profesjonalna. Tak, ja jakby co mam ten śmietnik, nie litam tymi śmieciami na podłogę, w przestrzeń, tylko rzucam je do śmietnika. Nie, ostrożnie, bo ten ananas jest bardzo śliski już i mi się jeździ trochę, więc uważajcie, jak to otniecie i w ogóle, żeby sobie nie zrobić krzywdę, bo ten ananas się bardzo ślizga. Dobra, też było twarde. Jezu, ananas śmierdzi. I teraz tego ananasa tnę na taką pusteczkę. No, jeszcze przy okazji jakieś pestki się wydłubią, ja już jestem cała w tym ananasie ogólnie. Możecie na mniejsze, możecie na większe. O, jeszcze pestka. I wrzucam sobie do miski. Ja skroję obie te części, bo my tam lubimy, jak jest dużo ananasa w daniu, nie przeszkadza nam to ani nic. Więc ja skroję już oba kawałki. Czy tak sobie przyglądam, czy któreś nie są bardzo duże. Ale chyba jest już ok. Tak, tylko właśnie radzę do ananasa przygotować sobie zdecydowanie jakiś duży nóż, bo takim małym nożykiem, jak ja mam tutaj, mimo że ten nóż jest super ostry, to po prostu no, byłoby coś niewygodnie tym małym nożem gdzieś tam ciachać tego ananasa, więc lepiej wziąć sobie jakiś tam duży nóż, żeby był dosyć ostry, bo ta skóra potrafi być twarda, ale jak macie dobry nóż, to bez problemu, macie radę. Mówię, jak ja daję radę, to każdy da. Tak mało siły jak Kacji, to no. Okej. Wszystko mi się ślizga i tak będę musiała przepłukać tę deskę. Wziąłam tą samą, żeby nie musieć myć dwóch desek, a i tak cała jest w ananasie i muszę ją wypłukać. Więc znikam na chwilę z wizji i idę opłukać deskę. Rzucić. Dobra, wróciłam z mokrą deską. Ale najpierw jeszcze zalewa do ananasa. Mogę to wymieszać bezpośrednio na ananasie. Boże, to chciałam sobie wczoraj palec i teraz mi spędzi. Tylko czy mój miód jest wystarczający? Patrzę, czy miód jest wystarczająco płynny. To jedna taka łyżka. Dobra, spróbuję sobie mój ananasa, czy jest on słodki? Słodziutki. Więc myślę, że taka łyżka miodu wystarczy. Oczywiście, jak zawsze, będziemy mogli to doprawić jeszcze potem. Ale też warto nie przesadzić jednak z tym miodem, bo już tak wszystko jest dosyć słodkie. No, come on. Kapaj, miodzie. W przepisie mam jedną łyżkę, jeszcze tylko cukier, ale ja już cukier sobie odpuszczę, wezmę pół żadnego. Teraz tak, nasza limonka. Kuru. Są
tak z około połowy limonki. Nie docisnę jej do końca, a potem spróbuję, jak to wyszło, i ewentualnie dodam. Możemy jeszcze dać pasek ryżowy, ja go nie mam w domu, bo trzeba cytrynę go kupić. Więc zamiast tego używam na spokojnie limonki albo cytrynę. Przypisałam około 2 łyżek, ale nie ma co się tam przejmować. Sos sojowy to dobra rzecz. I teraz muszę to spróbować wymieszać. A jako, że sos sojowy był z lodówki, to mój miód przestał chcieć współpracować i trochę tego nie przemyślałam. Najważniejsze, żeby ten ananas przeszedł po prostu tymi przyprawami. Myślę, że w sumie dodam sobie też odrobinę bazylii. To będzie taka fajna, zawsze orzeźwiająca przyprawa, a że mam świeżą, to dodam ją sobie. Ale to później, nie teraz, żeby jej potem nie przesmażać, tylko dokroję sobie na sam koniec. Dobra. Przemieszałam. Cały ananas jest pokryty sosem sojowym. O to nam chodziło, żeby on go naciągnął. Te sosy wszystkie dodam sobie później, żeby teraz gdzieś tam ich nie dodawać tego ananasa. Ananas ma być tylko w tej marynacie, niech on sobie chwilę odleży. W czasie, kiedy ja pokryję kurczaka, będę go przepłukać. Jeśli tak jak ja przepłukujecie mięso, bo nie potraficie, nie wiem, nie myć go, to pamiętajcie tylko, żeby myć je w jak najzimniejszej wodzie, żeby nie zalewać go jednak mimo wszystko ciepłą wodą. Ja sobie wykroję mięso i muszę je pokroić na takie paseczki małe, żeby po prostu można je było jeść. Tak jakbyśmy chcieli jeść pałeczkami, to żeby dało się jeść. Oczywiście, jeśli chcecie, to możecie pokroić na jakie chcecie kawałki. Więc za chwilę do was wracam. Okej, teraz możemy doprawić sobie kurczaka. A do kurczaka mamy tak. Trochę oleju, wiadomo, bo ja po prostu daję tutaj zamiast dawać na patelnię. Troszkę soli, ale dosłownie troszkę, bo wszystko potem będzie w tym sosie sojowym, a wiadomo, nie chcemy tego przesolić. Pieprz. Troszkę przyprawy do kurczaka, dosłownie odrobinę. Tak do smaku ja lubię dodać. Teraz sporo papryki. To jest papryka słodka, tak. Ja dam troszkę papryki ostrej, mimo że będę dać potem dodania, to dodam też troszkę do samego mięsa. Odrobinę. Trochę kardamonu. Nie za dużo. Okej, czy czegoś nie pominęłam? Ach, czosnek! Wspomniałam o czosnku na bliżej. Po wakacji leży po prostu przede mną. Dlatego ja sobie drukuję te przepisy gdzieś tam, nawet jeśli robię je na oko, to żeby nie zapomnieć o czymś, bo tak już działam. W ogóle nasz czosnek, miałem 2 czosnki w sobie. Oczywiście, tak jak już wielokrotnie mówiłam, możecie zetrzeć ten imbir na zwykłej tarce, możecie go spróbować przycisnąć, możecie go posiekać bardzo drobno. Ja używam mojej tarki do czosnku, która zastąży chyba, ale na szczęście mam drugą jakby co. Imbir to nie jest łatwa sprawa, przez tą swoją włóknistą taką strukturę dosyć się zacina w tym. Ale moja mini tarka z AliExpress daje radę. Thank you.
Nie. Udało się wszystko zetrzeć. Wydłubię to sobie teraz z mojej tarki wszystko. Bo większość została oczywiście na tarce. Standard. Napierdalająca w miskę asymyry. Czosnek próbuje uciec, ale ja mu nie dam. Chcę to wszystko dobrze rozmieszać, żebym po tym nie wzięła, bo oczywiście akurat ja bym trafiła na ten jeden kawałek mięsa, który byłby obsypany tym chili. O, super. Jeśli macie czas, to możecie to odstawić na pół godziny. Jeśli nie, tak jak ja, to idziemy do smażenia. Więc... za chwilę się widzimy. Okej, okay. I jesteśmy na mojej patelni. Grzeję sobie patelnię bez żadnego tłuszczu. Mam łopatkę do obracania. Świeże suszarki. Poczekam, aż mi się troszkę nagrzeje patelnia. Już użyjemy do niej. Rzymię. Dodatkowo coś, co zrobię poza ekranem, to do jakiejś sobie oddzielnej małej miseczki posiekać po prostu ten czosnek. Szczypiorek. Tak, pochylić po prostu szczypiorek na drobno do jakiejś małej miseczki osobno. To będę robić w międzyczasie poza ekranem, kiedy mięso będzie się smażyć, albo kiedy cokolwiek innego będzie się smażyć. Więc zobaczycie to na końcu. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, to dodajcie trochę tłuszczu na patelnię przed wrzuceniem mięsa. Do mojej patelni, jeśli dodam tą ilość do mięsa, to już nie potrzebuję więcej tłuszczu i to w spokoju wystarczy. Ale oczywiście, jeśli potrzebujecie, to dodajcie jeszcze tłuszczu wedle uznania. Jak widzicie, to mięso jest tak nierówno pokrojone na jakieś tam kawałki, jak mi się udało i tyle. Założenie jest takie, że po prostu jeśli jedlibyśmy to danie pałeczkami, to żeby wygodnie dało się chwycić kawałek mięsa z resztą pałeczki. Ale wystarczy po prostu na małe kawałki, na paski albo na kwadraty, whatever. Dobra, mięso niech się przesmaży, a ja idę zacząć kroić. Ogólnie mięso smażymy na dość wysokim ogniu, bo chodzi o to, żeby ono się obsmażyło. Ono nie musi być całkiem usmażone w środku, bo będziemy je jeszcze raz wrzucać na patelnię. Chodzi o to, żeby je szybko obsmażyć, więc ja już za chwilę będę moje zdejmować. Okej, okay. Ja oczywiście jestem sobą i miseczkę dałam do zlewu, już ją zalałam wodą. Więc przygotowałam sobie oddzielny talerz, zdejmę na niego mięso i muszę opłukać patelnię, żeby była czysta. I za chwilę do Was wracam. Mam czystą patelnię, ona jeszcze musi szybko przeschnąć, bo jest na niej woda, bo po co komu dwie patelnie, kto by się tym bawił, lepiej wziąć jedną i myć, kiedy jest gorąco. Ogólnie co do szczypiorku jeszcze tak wrócę, jego może go pokażę. O, ja tak sobie trochę pokroiłam na razie. Na razie tyle dokroić zawsze można. Ogólnie ja nie lubię szczypiorku, tak że na przykład gdzieś na kanapki albo nie wiem, jakiś twarożek ze szczypiorkiem czy coś takiego. Ale twierdzę, że w tym daniu on tak idealnie wieńczy po prostu to całe danie, że musicie koniecznie spróbować dodać go trochę, nawet jeśli go nie lubicie. I mówię to ja, osoba nie lubiąca szczypiorku. Więc naprawdę spróbujcie, bo twierdzę, że pasuje idealnie. Dobra. Wrzucam sobie teraz mojego ananasa na patelnię. Wrzucam go tak łyżką, bo nie chcę wlewać go z całą zalewą. Chcę wybrać takie względnie suche kawałki ananasa. Oczywiście, no jeśli jest tam zalewa na tym ananasie, no to spoko. Skręciłam sobie gaz, żeby mi się to wszystko nie zaczęło palić. Bo chcę to sobie najpierw spokojnie wrzucić. Oczywiście tą zalewę zostawiamy sobie i zrobimy z niej sos. Będzie bazą, bo jeśli trzeba będzie, to będziemy czegoś dolewać do sosu, ale ogólnie właśnie ta nasza... Ojcie, chyba podrzuciłam kamerę. Ta nasza zalewa będzie taką bazą. Dobra, teraz widzę, że mogę troszkę podkręcić już gaz. Bo jednak ten ananas był z lodówki, więc on jest dalej zimny i gdzieś tam mi ochładza tą patelnię. Ten ananas dosyć dużo też tego sosu i tego miodu i w ogóle nam tutaj wciągnął. On nam się zacznie karmelizować. Dla
dlatego nie chcę wlewać całego tego sosu, bo tutaj chcemy go na razie odparować i chcemy, żeby nam się ten ananas obsmażył i skarmelizował. Okej. Okay. Zostało mi troszkę tej zalewy, więc sobie na razie odstawię. Biorę łopatkę, teraz mogę już podkręcić gaz, bo już będę tego pilnować. Więc odpalamy na maksa. I tak przez 2-3 minutki, jak zastanę się odparowywać, to chcemy trochę obsmażyć tego ananasa z wierzchu, może go trochę skarmelizować i dopiero potem będziemy dorzucać resztę. Kiedy zobaczycie, że po prostu ananas już jest ok, jest obsmażony i w ogóle, to wtedy dolewamy resztę sosu i wrzucamy kurczaka. I będziemy jeszcze doprawiać trochę. Ja sobie, zanim mi tutaj odparuję ten sos, który wrzucałam, to skroję sobie jeszcze trochę bazylii, żeby dodać. Dosłownie skroiłam parę listków, tak o. Ja już tutaj odkręciłam nam maksymalny gaz, jednak tej wody trochę było, więc to tak dosyć powoli nam się działa, się robi. Ale widać, że odparowuje. Jednak wolałam przy wrzucaniu skręcić ten gaz, no bo nie chciałabym, żeby zaczęło się palić cokolwiek, więc lepiej tak powoli, moim zdaniem. Powoli znika już woda, oczywiście ten ananas będzie też z siebie wypuszczał dalej wodę. Jeśli chcemy, to możemy też dodać teraz trochę sosu, oleju sezamowego. Olej sezamowy. Więc dodam troszkę dla takiego sezamowego posmaku. Teraz zaczyna już się faktycznie to przesmażać trochę, bo już ta woda w większości odparowała. Teraz jeszcze jak dodałam tego oleju, to już w ogóle. Dobra. O, zaczęło mi się przesmażyć na nas. Teraz jest super. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać na kamerze, ale on zaczął faktycznie nabierać taką przesmażoną skórkę. Więc ja go jeszcze przemieszam. Staram się go tak jakoś poobracać trochę, bo on jest przysmażony z jednej strony. Teraz mam nadzieję, że trochę to widać, te przysmażone kawałki. Więc przemieszam go jeszcze i zaraz wlewam już resztę do niego. Przynajmniej część kawałku będzie tak fajnie podsmażona i o to nam chodziło. Bo Drakej poprosił mnie, żeby tego sosu było po prostu dużo, żeby mógł sobie nim zalać ryż, więc dolewam sobie do niego wodę i zaraz spróbuję, czy nie stracił przez to na smaku. Ale mogę też wrzucić mięso, które było tak prawie gotowe, ale ważne, żeby jeszcze chwilę w tym sosie też doszło. Jakby gdzieś tam coś nawet było niedosmażone, to teraz nam się dosmaży super. I teraz, żeby jeszcze zaostrzyć, skoro ja nie mam chili, tak, wrzucę sobie pierwszy tą bazylię, którą ścigałam. Okay. Zielona bazylia super wygląda właśnie w takim daniu z ananasem. Zielona klepałam. Można. To by się przejmowało tymi szczegółami w obliczu jedzenia.
Ale tak, ja dodam sobie tego sosu. Będę go dodawać częściami, bo nie mam wyczucia, jaki on jest ostry. Więc będę go sobie dodawać po trochę i mieszać w całym daniu. I patrzeć po prostu, jak mi to zmienia ostrość. Fajnie jest, jeśli to danie faktycznie ma trochę tej ostrości. Ma właśnie albo te papryczki, albo dodacie chili w proszku. Albo właśnie jeśli macie taki sos, to możecie dać sos czy jakąś pastę ostrą, bo fajnie by było, żeby ten słodki smak ananasa przełamać właśnie jakąś ostrością. Dobra, ja sobie skręcę tutaj gaz i będę sobie teraz próbować tego sosu z jakimś kawałkiem ananasa czy czymś. Jest niesamowity po prostu. O mój Boże, idealny. Dodam jeszcze odrobinę ostrego, ale już jest dosyć ostry. Drakajowi tam pewnie jeszcze wcisnę pół butelki przed podaniem mu. No, uwielbia ostre. Ja dodam jeszcze tak troszkę, żeby faktycznie było dosyć mocno wyczuwalne. Ale twierdzę, że już jest idealne, po prostu nic nie trzeba faktycznie dodawać. Więc tak naprawdę to już tyle. Ja go sobie zagęszczę. Mogę wam to w sumie pokazać, jeśli chcecie. Przyjmę, że chcecie, bo nie możecie mi odpowiedzieć. Przyjmę, że chcecie, ale to jest zwykłe zagęszczenie po prostu mąką z wodą, z mąką i tyle. Ale bądźmy szczegółowi, pokażmy wszystko. Tak jak już kilka razy pokazywałam, mieszam mąkę ziemniaczaną z wodą. Po prostu sobie się tak najlepiej wymieszać. Dobra, chyba wymieszane i czasek sobie będę... O, gdzieś mi się tu jednak nie domieszała mąka. Prawie ją wlałam. Dlatego też wlewam łyżką, raz żeby mieć lepsze wyczucie, a dwa żeby gdzieś tam w razie czego nie wpadłam jakiś glut z mąki. Jeśli coś by się nie domieszało. A czasem się tak zdarza z mąką. Dobra. Jak zawsze pamiętajcie, że jeśli tak zagęszczacie sos, to on się koniecznie musi gotować, bo dopiero gdzieś tam jak się zagotuje, to widać efekt tego zagęszczenia. Ja do mojego doleję jeszcze trochę wody, bo tak jak mówię, tak jak prosił, żeby pływało, to będzie pływać. Jest jeszcze odrobina wody, która mi się gdzieś tam odparowuje też w międzyczasie. I dolewam więcej mąki, w sensie naszego zacieru mącznego. Jeśli oczywiście lubicie takie rzadkie sosy, to nie musicie tego zagęszczać. My po prostu wolimy takie bardziej, nie wiem, pleisto-gęste niż rzadkie, takie wodniste. Ale zagęście według tego, jaką konsystencję sosu po prostu lubicie. Bo to oczywiście wam ma to smakować. Mówię, my wolimy taki gęstszy sos, więc ja pewnie doleję jeszcze odrobinkę. Mam propozycję podania tego i zaraz widzimy się z rzutem na talerz. Zagotuję to jeszcze. Bulgocze. Mięso już na pewno doszło w środku, jest cieniutkie. Kawałki nie są jednak duże, ono już było smażone, teraz nam się tutaj zagotowało. Kurczak naprawdę nie potrzebuje dużo, żeby dojść. Okej, to widzimy się za chwilę, kiedy ja to przyłożę na talerz. Nasze danie przełożymy na talerz. Oczywiście możecie położyć to na ryżu, ja wolę mieć obok. Koniecznie posypać właśnie szczypiorkiem i ja dodałam jeszcze drobinę sezamu, bo stwierdziłam, że będzie fajnie pasował. Więc tak jak zawsze obiecałam, spróbuję to zaraz zjeść, mimo że paluję szatanem. Okej. Jestem. Mam nałożone wszystko i ręka mi się trzęsie, że mi to zaraz spadnie. Muszę to odsunąć. Mam nałożony kawałek, boże jak mi się ręka trzęsie. Mam ryż, kawałek ananasa, kawałek kurczaka i jakiś jeden kawałek szczypiorku, który udało mi się nałożyć. Ale jest takie dobre i takie ostre. Jakby ananas jest super słodki, ale przeszedł też tym sosem sojowym. Do tego jest mega ostry ten sos właśnie, albo papryczki chili. Kurczak jest taki delikatnie i też inaczej wyczuwalny, no po prostu idealnie. I ten szczypiorek, więc... Ja lecę jeść, tyle ode mnie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie komentarz i łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.
koniku, tak, koniku. Na razie.